Jaka myśl przyświeca panu tego dnia, dziś? Wygrać. Już praktycznie w całej Polsce odbywają się biegi po nowe życie. Dziś po raz pierwszy w Gdańsku, bo Pomorze też jest na tak. Co sprawiło, że zdecydowałeś się tutaj wystąpić? Ja w ogóle stwierdzam takie, że to jest dla mnie oczywista oczywistość, że powinno się te organy oddawać, jak one i tak komuś się nie przydadzą, tak? A można uratować życie i jestem jak najbardziej za. Jestem 12 lat po przeszczepie płuc i 6 lat ponad po przeszczepie nerki. A co gdyby nie transplantologia? To już by mnie tu nie było, by mnie tu nie było na pewno. Ja od 1999 roku praktycznie chodziłam z koncentratorem tlecowym. Nawet musiałam w samochodzie jechać z koncentratorem. Nie mogłam w ogóle biegać, nie mogłam chodzić, nie mogłam wychodzić praktycznie z domu i to było ciężkie. A teraz po tym nowych płucach obok czuję się fantastycznie. I żeby żyć, możemy oddychać pełną piersią. I kocham wszystkich profesorów, którzy się do tego przyczynili. Że inaczej zupełnie się żyje, żyje się normalnie. Pacjenci mogą uprawiać sport. Mamy podwójne święto dzisiaj, bieg po nowe życie i kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, gdzie właśnie mówimy m.in. o przeszczepianiu narządów od żywych dawców. To najlepszy sposób leczenia niewydolności nerek, znacznie lepszy niż dializy. A jeżeli mamy żywego dawcę, to chory czeka krócej na przeszczepienie i dostaje znakomitej jakości narząd. Wszędzie tam, gdzie bieg po nowe życie, gdzie kongres transplantologiczny, tam i wy. W każdym zakątku Polski, od Świnoujścia po Wołosatę. Od tam Gdańska po Karpacz albo Wisłę. Edycja specjalna, którą nazwaliśmy Bieg po Nowe Życie Pomorze na tak. Jesteśmy tu po raz pierwszy, gdyż w Gdańsku odbywa się największy kongres polskiej transplantologii. I my zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby być integralną częścią tego kongresu, ale taką sportową właśnie, całe środowisko transplantacyjne. Wszyscy, którzy dzisiaj tworzą polską transplantologię. I to jest w tym piękne, że można połączyć tak szczytny cel z formą ruchu jeszcze w pięknym otoczeniu Starego Miasta w Gdańsku. Akcja ma jak najbardziej sens. Edukowanie społeczeństwa, zwiększanie chętnych osób, które mogą być potencjalnymi dawcami w przyszłości. Śląsk od wielu lat mówi tak, Mazowsze mówi tak, a teraz Pomorze również powiedziało tak transplantologii. Pomorze mówi tak i jo, mówimy również po kaszubsku. Nas, zwykłych ludzi, to nie kosztuje, żeby powiedzieć tak. Jest mnóstwo fajnych miejsc, gdzie powiedzenie ludziom wspierajmy polską transplantologię. Pomorze na tak, to może i Góry Świętokrzyskie na tak. Mówię akurat o Kielcach, bo ja jestem stamtąd, tam się urodziłem. Ja jako gdańszczanin i osoba związana z Pomorzem, no cieszę się, że wreszcie do tego pięknego miasta no, zawitał bieg po nowe życie. Trzeba o tym mówić, trzeba to pokazywać. To się musi pojawić w przestrzeni społecznej, w filmach, w kulturze, tak żebyśmy mogli też mieć takie wyniki jak w innych krajach europejskich. Transplantologia u nas jest czymś nadzwyczajnym, tam jest bardziej powszechną metodą pomagania. Po śmierci mogę uratować ile żyć? Wiele. Z każdym rokiem coraz więcej, ponieważ oprócz podstawowych narządów, nerek, serca, płuc, rogówek, skóry, trzustki, można coraz więcej tkanek oddawać, coraz więcej tkanek modyfikować potem i coraz więcej tkanek przeszczepiać. Bardzo ważnym elementem jest skóra jako taki materiał opatrunkowy, na przykład po dużych oparzeniach. Mamy ograniczoną liczbę narządów, ale przeszczepów tkankowych możemy ofiarować bardzo, bardzo dużo. Może nie wszyscy wiedzą, że wśród nas chodzą ludzie po przeszczepach. Warto to wspierać, warto też myśleć o tym, że w nas samych też jest dużo takiej rzeczy, które na wypadek po naszej śmierci mogą służyć też innym i uratować wiele istnień. Jak już mnie czy kogoś nie będzie na tym świecie, mi to już nie będzie potrzebne to, co mam w środku. Także mam zabrać, a my możemy pomóc innym, także ja jestem bardzo na tak. Myślę, że sami organizatorzy sobie nie zdają z tego sprawy, jak dobrą robotę robią dla całego kraju, dla ludzi, dla takiej podstawowej opieki społecznej. Coś nieprawdopodobnego. Jestem wielkim fanem w ogóle biegu i wszystkich was, którzy to organizujecie. I bieg staje się przez to bardziej znany i nam to również służy jako towarzystwu. I myślę, że przede wszystkim chorym. Pokazujemy, że jesteśmy nie tylko dla pacjentów, z pacjentami. To nie tylko praca, ale to jest nasze życie. Bardzo bym chciała, żeby polska transplantologia uszczęśliła
uszczęśliwiła jeszcze większą liczbę pacjentów. Żeby było tych szczęśliwych buziek, jakich my tu widzimy, jeszcze więcej.